No, witam. Trochę czasu minęło. Ostatni filmik był kręcony przed świętami. Jak mówiłem, byłem wtedy jeszcze na L4. No, mamy już 23 stycznia. Jak widzicie, ta kosteczka, no, możecie ją poznać tylko po tym korzeniu. Tutaj były danio, no, poleciały te danio niestety do kolegi, do akwarium, choć mogłem je zostawić, bo też założyłem, wam później pokażę, też w nano takie małe akwarium z rybami. A tu mamy te właśnie krewetki galaksy, miksy, troszkę tutaj było moczarki, był rogatek. Rogatka zostało troszkę, przeważnie mchy, jakieś mikrozoria i różne takie. No i mamy tutaj, jak widzicie, te galaksy. Może troszkę zbliżymy. Jeden tam gdzieś z tyłu jest, o, tutaj na szybie. No, zbiornik fajnie dojrzał, ma już miesiąc, także myślę, że krewetki mają się dobrze, nie ma źle. Tutaj mamy ten jeden zbiorniczek z tymi kreweciami. Doszła tylko taka mała kaskada jedynka z tymi kulkami bio do jakiejś takiej lepszej filtracji biologicznej. No i mamy tutaj tego Chińczyka takiego mechanicznego z gąbkami takimi dość dużymi, drobnymi, bardzo fajnie to filtruje tutaj. No i przejdźmy może na szybko do tych dwóch zbiorników, przepraszam, które też pokazywałem. Tutaj ten zbiornik mamy najwcześniej założony. Cyk azotowy już praktycznie dawno zamknięty. Były zielone glony na szybach, oczywiście już poznikały. Tu mamy super krystale. Może zbliżę trochę ta kamera, wam powiem, głupieje jakoś przy tym świetle. W pokoju jest ciemno i ona łapie, wiecie, tak raz w te światło i dlatego może tak to skacze. No, no niestety tak to będzie wyglądać tutaj. Także tutaj mamy te super red krystale, tam gdzieś z tyłu łażą w tych mchach. No jest tu około 14 sztuk, 12, coś w tym stylu. Mamy właśnie takie też roślinki, które na korzeniach sobie rosną. Tutaj dokupiony jeszcze ten mech. Dzisiaj taki kawałeczek. No i dużo helenek powrzucanych też dziś kupiłem. Byłem u takiego hodowcy w Mysłowicach. I mamy jeszcze tutaj tego, ten zbiorniczek. Mętna woda, bo dzisiaj też wyrzuciłem, wam powiem, kaskadę z tyłu NFZ, bodajże ona się nazywa dwójka, ta aquelowska, bardzo tutaj miotła te mchy u góry, one szybko później porastają glonem. No wiecie, mech nie lubi dużego przepływu wody. Ogólnie glony lubią bardzo dużą cyrkulację. Wtedy one się bardzo szybko odżywiają i rosną. Tym bardziej jakieś nitki czy inne takie niepożądane jak krasnorosty, które lubią duży ruch wody. No i oczywiście światło, nie? No i dlatego tutaj wygląda to tak właśnie, jak wygląda. Dla takich początkujących
akwarystów, którzy chcą sobie jakieś małe kostki nano pozakładać, to tylko dopowiem, że nie tak, nie, no nie grzebcie w akwarium, zróbcie sobie raz aranżację, która wam się spodoba i po prostu najlepiej nie wkładajcie tam rąk, niech sobie to żyje własnym życiem, ewentualnie tylko poprawki jakąś pincetą, trochę gdzieś tam rośliny przełożyć w jedno, w drugie miejsce, a tym bardziej przy filtrach wewnętrznych, żeby je wyjmować czy coś w tym stylu. No i wtedy to będzie po prostu wyglądało tak, a nie tak. Taka jest moje zdanie i zresztą zdanie większości akwarystów, że raz założony zbiornik i po prostu tylko jakaś delikatna przycinka, coś w tym stylu i łapy jak najdalej od akwarium. Także tak to wygląda i tu mamy właśnie ten świeży taki zbiorniczek, taki Chińczyk 30-litrowy, też na podłożu Master Soil. To był taki jeszcze gorszy eksperyment jak z tymi krewetkariami, bo ryby na drugi dzień wpuszczone po zalaniu wodą RO i tam zmineralizowaniu minerałami dla krewetek. No i mówię, kurde, co to będzie, jeśli ten cykl azotowy dopiero się zaczął. No ale jak widzicie, głupi ma szczęście, jakoś to się po prostu wszystko udało bez żadnych strat w rybach załatwić. Tutaj mój ulubieniec. O, wam tak fajnie zbliżę go. Łotosek kupiłem. Tu są 3 albo 4, już teraz nawet nie pamiętam. Kupiłem to otoski w sklepie akwariowym. No oczywiście nie chciały jeść ogórka. Glonu nie było, bo świeży zbiornik. Podobno otosy muszą być wpuszczane do zbiorników dojrzałych, bo od razu padają. Przeważnie jeśli jest coś nie tak, to od razu po dwóch czy trzech dniach padną. Jak widzicie, dwa dni zbiornik zalany, cykl azotowy w ogóle nawet może nie rozpoczęty i te otoski przeżyły. Nie wiem, czy je pomęczyłem w tym momencie czy coś, ale przeżyły, no i mają się dobrze. A że glonu nie ma, dopiero się zaczyna pojawiać, bo zbiornik ma około 2 tygodni, no to zabrały się, przekonały się do ogórka, bo nie były nauczone ogórka, widocznie nie dostawały ogórków do jedzenia, nie wiedziały, z czym się to je. Także tak wygląda ten zbiorniczek. Filtracja, jak widzicie, tutaj mamy ten na powietrze z tymi kulkami bio. Tam mamy taki filterek, mogę wam pokazać, o, bardzo fajny filterek z taką rurką, gdzie tam dmucha z tyłu za te gąbki, żeby po prostu też nie było za bardzo zawirowań w tym akwariumie. No i 3 bohaterki tam dzisiaj dokupione, no niestety ostatnie 3 sztuki kupiłem rozbora Tubolta bodajże, czy Tubotai, coś w tym stylu, możecie wygooglować. Bardzo fajna rybka, taka zielona, błyszcząca, no ładnie, bardzo ładnie wygląda, bardzo ruchliwa, jak widzicie, ciężko ją złapać. Nie chcę tutaj z telefonem latać i ją szukać, tą rybkę. No i od razu jadła z tafli wody, tylko widziała, że pokarm był wrzucony, to od razu jadła. No ładna rybka, ładna, nie powiem. No to wiecie, wszystko z OLX-a, także
akurat tak się tutaj trafiło u gościa z Mysłowic, że po prostu był już, był, jak to mówię, pod ręką, to pojechałem, zadzwoniłem, że można dzisiaj podjechać i popakował mi to, co chciałem. Tutaj też parę tych mikrozoriów, jakieś tutaj jeszcze innych, trochę mchów. I tak to ten zbiorniczek po prostu tutaj wygląda. No i to te trzy zbiorniczki. To jeszcze piąty taki mały zbiorniczek, gdzie będą rzucane te krewetki Galaxy. Już po prostu takie przeselekcjonowane jakieś, jak będą młode. A ogólnie dzisiaj właśnie taki filmik poglądowy, można powiedzieć. O, tutaj możecie tak zobaczyć. Trzy akwaria. Tutaj u góry zakryłem, żeby te światło nas nie raziło. Po prawej najwcześniej założone gdzieś 1,5 miesiąca. Nie wkładamy łapy w zbiornik i od razu widać, że zbiornik wygląda dużo lepiej. Tutaj dziś przegrzebane, no też zbiornik był fajnie wyglądał, tylko że dzisiaj tutaj po prostu i gąbki wyjmowane były i tego, no trochę się to przymuliło. Ja wiem, że tutaj jest bardzo dużo, jak na taką małą kosteczkę akwarelowską, tych korzeni, ale ja po prostu lubię takie właśnie aranżacje z korzeni. Wydaje mi się, że to bardzo fajnie, naturalnie wygląda. No i tutaj mamy tego Chińczyka. Ten Chińczyk, wam powiem, że to jest Chińczyk. Taki akwariumek, to jest z pleksji wszystko, z pokrywą taką białą. Wszystko z pleksji zrobione. No, przezroczystość jest super fajna, mi się wydaje. Fajnie widać to w tym akwariumie, także ja wiem, że to się może rysować po czasie, no ale jeśli się nie będzie tu za bardzo grzebało przy tych szybkach, także myślę, to jakoś to będzie wyglądać. Taki praktycznie, można powiedzieć, gotowiec. I tak właśnie te trzy zbiorniczki się tu prezentują. Także jak macie jakieś oczywiście tam pytania czy coś, to nie ma problemu, ja tam na wszystko odpisuję. No to bym to było tyle. Jeszcze wam tutaj pokażę ze zbliżenia tą rozbory Tubotai. Bardzo fajna, bardzo ruchliwa, jak widać, ryba. Kolor taki ładny, zielony, mieniący się. Bardzo mało filmów jest na polskim YouTubie o tej rybce. Także, a rybka bardzo ładna, nie? Jak widać. No niestety trzy sztuki tylko kupione, także bo tyle było, ale myślę, że gdzieś kiedyś się jeszcze dostanie, jakieś się dokupi tutaj i jeszcze zasiedlimy ze 3, żeby było z 6, wtedy to może będzie fajnie, jeszcze ładniej wyglądało, nie? No, także to wszystko na dzisiaj z aktualizacji takich zbiorniczków nano. Wiem, że dużo ludzi po prostu nie ma miejsca, nie ma czasu, może i nawet środki finansowe też w tych czasach są ograniczone, żeby zaokładać jakieś olbrzymie, duże zbiorniki. A takie nano akwaria bardzo fajnie założyć, z bardzo fajną aranżacją można zrobić i nie są to jakieś duże koszty i zawsze to cieszy oko. No to trzymajcie się, do następnego razu.